Z nami goście pani Anna Górzna, matka Doroty Kazimierskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Maciej Lisowski, prawnik z Fundacji Lex Nostra. Dzień dobry. Dzień dobry. Oglądaliśmy wspólnie ten materiał i pani Anno, pani wciąż ma łzy w oczach, kiedy tak widzi, przypomina sobie całą tę historię. A czy pani rozmawiała z córką po tym, co się stało? Bo tutaj syn pani Doroty mówił, że jedną z osób, która była na dole, na miejscu zdarzenia, na dole w domu, była babcia. Nie, on się pomylił, nie byłam właśnie. Ja o tej tragedii dowiedziałam się w pracy. Córka starsza dzwoniła, to córka, właśnie ciocia jego, zabrała dzieci, one były chore, zabrała je w piżamkach, tylko skafandry narzuciła i przywiozła je do domu, do nas tam. Chłopiec miał wtedy 11 lat. Co opowiedziała córka? Córka po prostu ma taką, dostała taką wyparcie, taką pamięć wypartą, dostała, ona nie pamięta. A co opowiedziała starsza córka, jak przyjechała na miejsce? W ogóle to z dziećmi nie rozmawiałam. Patrycja bardzo przeżyła to. Pół roku chorowała, nie chciała na ten temat. Patrycja, czyli córka pani Doroty, tak? Tak, moja wnuczka. Mhm. Patrycja miała wówczas 15 lat, a Rych miał 11. Także dzieci w jednej chwili straciły wszystko. Mhm. A proszę powiedzieć, bo powiedziała pani, że pani starsza córka przyjechała na miejsce i zabrała dzieci pani Doroty. Tak, tak. Co powiedziała pani starsza córka o tym, co zastała na miejscu? Zastała, że zięć mój nie żyje. Mhm. Jak przyjechali, to on już nie żył. I to było jedyne, co powiedziała? Tak, czy powiedziała, tak. Mamo, nie wiadomo, kto zabił, nie wiadomo, co się stało? No tak, na pewno. Tak powiedziała, ale my wszyscy byliśmy w takim szoku. Mhm. Także ja nawet przez rok to funkcjonowałam jak automat. W tej chwili załatwiałam różne sprawy, bo zięć był hobbystą sądowym. Cały szereg spraw miał zaczętych i to wszystko zaczęło napływać do mnie, bo ja byłam opiekunem, byłam i jestem opiekunem prawnym. Także ja byłam w szoku, załatwiałam mnóstwo spraw, których dzisiaj nawet nie pamiętam. A czy dziś do pani dotarło, co się stało? Dotarło do mnie, dlatego jest mi tak przykro. W ogóle po tym wyroku to też byłam załamana strasznie. Wyrok jest szokujący. A nie tylko dla mnie, dla rodziny, dla wszystkich znajomych, dla całej Bydgoszczy. Pani Anna, czy pani wiedziała, co się działo w tej rodzinie? Nie bardzo. Córka po prostu to ukrywała przede mną, żebym się nie martwiła. To raz, proszę państwa, jest takie coś, że osoby, które są przemocą, czy są szantażowane, one się blokują. One nie chcą o tym opowiadać. Bo się wstydzą. Bo się wstydzą. Ja sama, gdyby mnie mąż bił, no nie byłoby mi przyjemnie opowiadać znajomym, czy komukolwiek, czy jestem bita, czy maltretowana. Ale była taka sytuacja, kiedy córka wprowadziła się do pani razem ze swoimi dziećmi. Tak, uciekła. Ale ten pobyt u niej to był koszmar. Po prostu koszmar. Zięć tak nam wszystkim dokuczał, że ona właśnie wówczas zdecydowała się, żeby po prostu nie być przyczyną tragedii, no, tego wszystkiego, poszła skorzystała z niebieskiej linii i poszła do pana Lubranta, który założył taką organizację Bezpieczne Dziecko. Pan Lubrant ma doświadczenie, bo jest byłym policjantem i w tych sprawach ma duże doświadczenie i osiągnięcia. Pomógł jej? Tak, i tam była w tym ośrodku Bezpieczne Dziecko pana Lubranta. Ale po 2 tygodniach chyba zięć dowiedział się, bo ona była bez przerwy, ona była osaczona. Czyli ona schowała się przed nim. Tak, ona była śledzona. Jakbym chciała jej pomóc, bym musiała mieć rodzinę gdzieś za granicą, żeby po prostu mogła uciec. Mhm. A na czym polegało to? Bo kiedy córka mieszkała u pani, to pani twierdzi, że on dokuczał. Już tak, mówię, czyli panie redaktorze, do domu? Już mówię. Po prostu dzwonił. Całe noce stał przy bramce, oparł się o dzwonek, dzwonił, świecił reflektorami w okna. Po ale drugiej ktoś stronie mógłby domu. Powiedzieć, że to był kochający mąż, który chciał powrotu żony do domu i dzieci. Tak, to były dwie osoby. Jedna osoba była w ten sposób się zachowywała, a druga osoba była po prostu katem. Tak było. Także myśmy byli wszyscy poddani tym jego szykanom. No tak, ale z drugiej strony córka mówiła, że te awantury i maltretowania były na porządku dziennym, ale z drugiej strony były też przeprosiny i ona za każdym razem wierzyła, że coś się zmieni. Taki typowy obraz uwięzionej kobiety. Tak, i kata i ofiary. Panie redaktor, bo ona chciała ratować małżeństwo. Dzieci kochały ojca. I ona chciała, żeby miały i ojca, i matkę. I dlatego się starała to małżeństwo, żeby naprawić.
ale jeszcze do tego stopnia się zięć posunął, że w nocy potrafił dzwonić do niej, że Arek jest chory, jak go zabrał od pana Lubranta, bo go zabrał tamtąd i on się nim opiekował, a ona była z Patrycją. Także, że dzwonił do niej, że Arek jest chory, że miał wypadek, że jest umierający. To była prawda? To nie była prawda? Nie. Ona czyli wykorzystywał biegała... tego synka, żeby ją wyciągnąć? Tak, tak. Ona po prostu już oszalała z rozpaczy, biegała po szpitalach, wydzwaniała, szukała. Ale potem nad ranem, jak już się do niego dodzwoniła, co odebrał telefon, to powiedział, że to był żart, a makabryczny. I tak ją szykanowo, że ona nie miała wyjścia, ona chciała jednak wrócić do niego, bo nie miała wyjścia. Dziś pani córka jest w więzieniu, przed nią jeszcze 20 lat od siatki. Tak, tak. Dostała 25 lat. 25 lat. Panie Macieju, Fundacja Lex Nostra jest w stanie coś zmienić w tej sytuacji? Znaczy na pewno próbujemy w ten sposób, że nasi prawnicy fundacji, którą mam przyjemność zarządzać, złożyli wniosek o wznowienie postępowania, wznowienie z kilku przyczyn. Bo to jest tak, że postępowanie zostało zamknięte, wyrok został wydany, oskarżona została osadzona, tak? I tak. Właściwie wszystko się klamka zakończyło. Zapadła. Klamka zapadła. Aczkolwiek w dokumentach z tego postępowania okazało się kilka bardzo interesujących czy znaczących rzeczy, które sąd nie brał pod uwagę, rozpoznając. Na przykład fakt, iż sąd powinien przesłuchać dwóch świadków. Jeden z tych świadków sam zgłosił się podczas procesu, na piśmie oczywiście, ma na to dokumenty, do sądu. Został złożony, o ile pamiętam, taki wniosek dowodowy o przesłuchanie tego świadka. Natomiast sąd nie tylko zrezygnował z przesłuchania, ale w ogóle się do tego nie odniósł, tak jakby tego człowieka po prostu nie było. Też nie wiem, jak to jest możliwe, dlatego naszym zdaniem pani Dorota powinna mieć jeszcze raz przeprowadzony rzetelny proces. Czy jest to możliwe z punktu widzenia polskiego prawa? Czy jest możliwe odwołanie się od wyroku, który już zapadł, mało tego, zapadł 5 lat temu blisko? Tak, pod względem prawnym jest jak najbardziej to możliwe, jeżeli zachodzą nowe okoliczności, a w tym momencie jedną z nowych okoliczności jest konieczność jakby przesłuchania tychże dwóch świadków. Oni mogą coś wnieść nowego? To są jakieś rzeczy, które mogą zmienić, inaczej rzucić inne światło na całą sprawę? Naszym zdaniem tak, natomiast nie chcę tutaj wybiegać ze zrozumiałych przyczyn, prawda, i wspominać, co ewentualnie mogliby. Kto teraz może podjąć taką decyzję o tym, że proces zostaje wznowiony, czy powtórzony? Sąd, do którego taki wniosek skierowaliśmy, tak więc zobaczymy, w jaki sposób... A czy to jest ten sam sąd, który wydał wyrok? Nie, na szczęście nie, tak więc zobaczymy, jak tutaj sąd wyższej instancji się do tego ustosunkuje. Natomiast sąd zupełnie tutaj, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, sąd zupełnie nie wziął pod uwagę okoliczności sprawy w postaci właśnie zachowania wcześniejszego męża, czyli tego osaczenia pani Doroty. Sąd się w ogóle do tego nie odniósł, nie jest to nowa okoliczność, natomiast naszym zdaniem, jako fundacji Lex Nostra, sąd zdecydowanie powinien to wziąć pod uwagę jako okoliczność łagodzącą, pod warunkiem, że pani Dorota to zrobiła oczywiście. Tak, ale z drugiej strony tutaj słyszeliśmy fragment jakby opisu całej zbrodni, który odczytywała pani Dorota, który mówił między innymi o tym, że, znaczy ja się nie znam na tym, co powinno się znaleźć, ale że na jej ubraniu nie znaleziono, czy nie zbadano nie śladów palców. Prochu, że tak, nie było jej odcisków poszlakowy. Palców na broni, że córka pani Doroty, która początkowo przyznała się do tego, że to ja zabiłam ojca, potem się z tego wycofała. Znaczy nic z tych rzeczy nie zostało wzięte pod uwagę. Dokładnie tak. To też oczywiście uwzględniliśmy, chociażby ten fakt, że na dłoniach męża pani Doroty znaleziono większą ilość śladów prochu, natomiast na dłoniach czy na ubraniu pani Doroty znaleziono śladowej ilości. Czyli a co to oznacza tak dla laika, który słyszy takie rzeczy i nie wie, co tak naprawdę mogło się zdarzyć? Czyli ofiara musiała mieć w jakiś sposób czynny kontakt z bronią. Tak. W czasie oczywiście tego zdarzenia. To są rzeczy, które zostały zupełnie niewyjaśnione. Poza tym, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, to był rzeczywiście proces poszlakowy i wyjątkowo rzadko się zdarza, żeby zapadały tak surowe wyroki przy procesach poszlakowych i przy tych wszystkich okolicznościach, których sąd praktycznie w ogóle nie wziął pod uwagę. Tak więc tutaj zdecydowanie naszym zdaniem... A czy gdyby pan jako prawnik reprezentował panią Dorotę w tym procesie, to znaczy byłby pan w stanie
powstrzymać wydanie takiego wyroku, czy to jest niemożliwe? A czy wie pani, to jest naprawdę trudne pytanie, natomiast nasi prawnicy w fundacji przeanalizowali dość dokładnie dokumenty i naszym zdaniem obrońca, który bronił panią Dorotę, zrobił wszystko to, co mógł zrobić w tej sprawie. A czy możliwe jest to z punktu widzenia znowu prawnego, że ofiara kompletnie, znaczy ofiara oskarżona kompletnie nie pamięta tego, co się zdarzyło? To raczej z punktu widzenia psychologicznego, natomiast tak jak rozmawiam z kolegami psychologami, psychiatrami, jest to możliwe. Zresztą tak chyba potwierdziła opinia, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jeden bardzo bulwersujący fakt, bo organy ścigania praktycznie przez bardzo długi okres wcześniej informowane o tym, co się dzieje, informowane o tym broni, w ogóle nie reagowały. Natomiast wniosek w momencie, kiedy... odebranie całej kolekcji broni, to został złożony, tak? nie było reakcji. I nie tylko przez panią Dorotę, ale przez organizację społeczną, która się opiekowała jakby panią Dorotą i widziała tą sytuację. Czyli nie było reakcji organów ścigania ani na zgłaszane maltretowanie, ani na broń, która jest w domu. No a efekt jest taki, że kobieta, która być może broniła się przed kolejnym atakiem szału męża i doszło do szamotaniny, no i coś się stało, zostaje skazana na 25 lat więzienia. Jest o co walczyć, bo ona jest matką dwojga dzieci, te dzieci czekają, a przed nią jeszcze 20 lat więzienia. Potrzebują ją, syn bardzo ją kocha. Jeszcze była taka rozmowa, że pytano się go, jak wyglądają te spotkania z mamą. Mm-hmm. A on mówi, że są częste, że bardzo mówi, rozmawiamy, mówi, przytulam się do mamy i bardzo mi tego brakuje. Częste dwa razy w miesiącu teraz się widzi z mamą. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Panie Macieju, mamy nadzieję, że ten nowy proces się rozpocznie i zostanie przeprowadzony z przestrzeganiem i poszanowaniem prawa. Na pewno o tej sprawie nie zapomnimy. My także. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.